Raport o stanie miasta i sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok to dwa najważniejsze dokumenty, w oparciu o które Rada Miasta podejmuje uchwały o udzieleniu bądź nie wotum zaufania oraz absolutorium urzędującemu burmistrzowi za przedmiotowy rok. Jaki zatem jest stan miasta po 2019 roku i jak burmistrz Jan Chwiędacz wykonał założenia budżetowe za ten rok? Przyjrzyjmy się efektom jego działań. Na koniec roku 2019 liczba mieszkańców Imielina wyniosła 8894 osoby. W roku 2019 zmarło 86 osób. Urodziło się natomiast 87 dzieci. W 2019 roku 90 lat i więcej liczyło 51 osób. W ciągu roku 2019 liczba mieszkańców zwiększyła się o 64 obywateli. Jak z powyższych danych wynika, wzrostu liczby mieszkańców Imielin nie zawdzięcza przyrostowi naturalnemu, ale migracji. Jest to tendencja obserwowana od co najmniej kilkunastu lat. Na koniec roku 2013 w Imielinie mieszkały 8402 osoby, a na koniec 2019 8894, to wzrost o 5,9%. Imielin należy do elity miast, gdzie w latach 2013-2019 nastąpił widoczny wzrost liczby mieszkańców w przeciwieństwie do reszty kraju. Zaplanowane w ustawowym terminie dochody i wydatki budżetowe na 2019 rok uległy zmianom. Pierwotny plan dochodów 54,5 miliona złotych ostatecznie urósł do 60,2 miliona, a zakładany plan wydatków z kwoty 58,4 miliona na koniec roku zamknął się kwotą 68,9 miliona. Ostateczne wykonanie budżetu zamknęło się kwotą 53,3 miliona po stronie dochodów i 58,9 miliona po stronie wydatków. To odpowiednio 88,5 i 85,4% wykonania założonych planem kwot. Udział wydatków majątkowych stanowił około 33%, aby sfinansować inwestycje drogowe oraz sfinalizować kanalizację. W tym czasie miasto nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom, a stan zadłużenia miasta na koniec roku 2019 wyniósł około 6,3 miliona, co stanowi 11,8% wykonywanych dochodów. Spłaty i obsługa zadłużenia przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Prezentowany wykres przedstawia strukturę wydatków budżetowych w ujęciu procentowym. Miasto pozyskało wiele środków pozabudżetowych, w tym środki unijne na takie projekty jak Niewielka Śląska Szkoła XXI wieku, budowa kanalizacji sanitarnej etap drugi, dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Dunikowskiego w Imielinie. Pozyskaliśmy środki z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pod nazwą budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ulicy Kolejowej oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań pod nazwą przebudowa dróg gminnych ulicy Sapety i ulicy Drzemały. W roku 2019 podatki w Imielinie były poniżej stawek maksymalnych. Pierwsza inwestycja to dokończenie kanalizacji sanitarnej. Na koniec 2019 roku do kanalizacji przyłączonych było 98% budynków w mieście. Następna to budowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt inwestycji to prawie 3 miliony złotych. Kolejne inwestycje to przebudowa i remonty dróg w mieście. Wykonano projekty przebudowy ulic Marii Dąbrowskiej i Rzemieślniczej. Dokumentację drogi łączącej ulicę Brata Alberta z ulicą Drzymały. Wykonano ulicę Kolejową wraz ze ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Zmodernizowano ulicę Drzymały oraz ulicę Sapety. Przeprowadzono remont odwodnienia ulicy Ściegiennego. Zaplanowaliśmy także budowę nowego przedszkola ze żłobkiem. Żłobek pomieści 120 dzieci w 6 oddziałach, przedszkole 250 dzieci w 10 oddziałach. W portfelu inwestycji w roku 2019 znalazła się modernizacja oświetlenia drogowego. Wśród pozostałych inwestycji zbudowano zewnętrzny dźwig osobowy w budynku, gdzie znajduje się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przygotowano dokumentację potrzebną do rozbiórki budynku przy ulicy Karola Miarki oraz projekt skweru w rejonie ulic Apteczna i Mielińska. Grunty w zasobie miasta to ponad 212 hektarów, w tym gmina posiada użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa o powierzchni około 20 hektarów. W roku 2019 sprzedano działki gminne przy ulicy Sokolej, Drzymały, Nowozachęty Przemysłowej o łącznej powierzchni około 0,5 hektara. Gmina oddała w dzierżawę ponad 18 hektarów gruntów. Miasto posiada udziały w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Master spółka z o.o. oraz w Miejskiej
Warszawskiej Spółce Komunalnej Spółka z o.o. Zasób lokali użytkowych miasta tworzą lokale zlokalizowane w budynku przy ulicy Imielińskiej 87 oraz przy ulicy Brata Alberta 53. Na terenie miasta znajdują się dwa pawilony handlowo-usługowe. Ponadto gmina posiada 20 lokali mieszkalnych. W roku 2019 realizowano założenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Imielin na lata 2018-2022 poprzez prowadzenie bieżących remontów i modernizacji. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji, w skrócie PONE, zlikwidowano 120 starych pieców, tak zwanych kopciuchów, które zastąpione zostały nowoczesnymi kotłami. Zainstalowano 77 opalanych gazem oraz 43 węglowe piątej klasy. Mieszkaniec Imielina w programie PONE otrzymał za wymianę pieca 8 tysięcy złotych. W roku 2019 zamontowano dwa sensory do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta. Pomiary widoczne są bezpośrednio na stronie internetowej miasta czy w urządzeniu mobilnym. W mieście prowadzony jest satelitarny monitoring osiadania terenu. Od 2017 roku Polska Grupa Górnicza prowadzi działania związane z uzyskaniem koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ. Inwestycja od początku budzi protesty społeczne i stoi w sprzeczności z interesem społeczności lokalnej. Mimo protestów, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach określił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji tego przedsięwzięcia i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Ostatecznie złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na kolejne niekorzystne dla miasta decyzje. W roku 2019 opłata wzrosła do 14 zł miesięcznie, gdy są segregowane, i do 28 zł, gdy są niesegregowane. W roku 2019 uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzono zmiany czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązuje 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 1373 hektarów, co stanowi 49% powierzchni miasta. W roku 2019 miasto nabyło nieruchomości o łącznej powierzchni około 40 hektara z przeznaczeniem na poszerzenie ulic oraz z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej przy szkole podstawowej nr 2 o powierzchni 1250 m². W roku 2019 miasto wydzierżawiło grunty na cele rolne o łącznej powierzchni około 12,5 hektara oraz innym podmiotom o łącznej powierzchni ponad 6 hektarów. Miasto w 2019 roku sprzedało nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 0,4 hektara. Strategia rozwoju miasta Imielin jest jednym z ważnych dokumentów wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określa wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta. Powstał także program Bezpieczny Imielin na lata 2016-2020. Ponadto realizowano kilka programów zdrowotnych. Rada Miasta w roku 2019 podjęła 88 uchwał. Organ nadzoru uchylił 4 z nich. Obowiązujące uchwały Rady Miasta Imielin są na bieżąco realizowane. W strukturze Miejskiego Centrum Kultury działa Biblioteka Miejska i Dom Kultury Sokolnia. W roku 2019 MCK zorganizowało kilka plenerowych imprez. W ramach turystyki kulturalnej regularnie były organizowane wyjazdy do teatrów, filharmonii, NOSPR-u oraz wycieczki krajoznawcze. Rok 2019 był ustanowiony Rokiem Powstań Śląskich. W ramach obchodów jubileuszowych zorganizowano szereg imprez. Miejska Spółka Komunalna realizuje zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od 2007 roku. Realizuje także inne zadania zlecone przez miasto. W roku 2019 wykonano pierwszy etap wymiany wodociągu na ulicy Wandy. Ponadto wykonywane były wymiany wodomierzy i nakładek do odczytów radiowych oraz powiększono sukcesywnie sieć wodno-kanalizacyjną. Miasto prowadzi dwie szkoły podstawowe i jedno przedszkole. W roku 2019 przyznano stypendia naukowe dla 4 uzdolnionych uczniów oraz stypendia sportowe dla 15 uczniów. Dla dzieci niepełnosprawnych organizowany jest bezpłatny dowóz wraz z opieką do placówek oświatowych. Z tej formy pomocy skorzystało 21 osób. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie w ramach umowy świadczył usługi edukacyjne dla 80 seniorów. Miasto w roku 2019 dofinansowało działalność dwóch prywatnych żłobków. Na terenie miasta działa Baby House, który posiada 15 miejsc, i niepubliczny żłobek Horyzont, którym jest 28 miejsc.
Na terenie miasta znajdują się dwie hale sportowe, dwa korty do squasha, sale fitness oraz tereny sportowe z boiskiem trawiastym i zapleczem socjalnym. W zakresie działalności sportowej miasto współpracowało z wieloma instytucjami. Zorganizowano wiele imprez. W roku 2019 w ramach dalszych nakładów na rozwój sportu w mieście zlecono opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są w oparciu o wskazania zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i Mielin na lata 2016-2020. Do sprawdzenia ich skuteczności został uruchomiony proces monitoringu i ewaluacji. Prezentujemy tabelę wskaźników monitorowania ilości osób korzystających z pomocy społecznej. W roku 2019 na terenie miasta realizowano także następujące programy. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2019. Gminny program wspierania rodziny w Imielinie na lata 2017-2019. Współpraca międzysamorządowa to przede wszystkim współpraca z powiatem bieruńsko-lędzińskim oraz metropolią górnośląsko-zagłębiowską. Miasto z metropolią górnośląsko-zagłębiowską wspólnie zrealizowało zadanie, którego celem była poprawa układu komunikacyjnego w mieście i zwiększenie komunikacji miejskiej poprzez docelowe połączenie dróg wojewódzkiej i powiatowej, to jest budowa drogi kolejowej. Na terenie miasta działa wiele stowarzyszeń. Członkowie wszystkich stowarzyszeń, klubów i organizacji realizują swoje pasje i integrują członków. Miasto jest dobrze oceniane w rankingach organizowanych przez ekspertów pracujących dla dwutygodnika Wspólnota, jak i przez mieszkańców czy gości. Zakończenie inwestycji budowy kanalizacji całego miasta trwającej prawie 12 lat, objęcie planami miejscowymi znacznej części miasta, stabilny budżet, harmonijny rozwój, wyniki kontroli NIK prowadzonej w mieście w październiku 2019 roku w zakresie rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, zimowy konkurs najpiękniej oświetlonego miasta na Śląsku organizowany przez Dziennik Zachodni pozwala optymistycznie spoglądać w przyszłość.